przed nami weekend z wyśmienitą pogodą. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na słoneczną prognozę na sobotę. Jutro aurę kształtować będzie pogodny układ wyżowy o nazwie Ingo z nadpołudniowej Polski. Pozostaniemy też w zasięgu nieco chłodniejszego powietrza polarno-morskiego i na termometrach w całym kraju zobaczymy od 2 do 5 stopni powyżej zera. Niewielki mróz utrzyma się na przedgórzu Karpat. Spójrzmy na szczegóły dla Dolnego Śląska. Noc w regionie pogodna, tylko na południu jeszcze dużo chmur, z których popada słaby, przelotny śnieg. Do tego wiecznie i mroźno, od minus 4 do minus 2 stopni. Sobotni poranek pełen słońca i wystarczy jedno spojrzenie na mapy, aby planować wypoczynek na świeżym powietrzu. Po południu nadal pogodnie, słonecznie, nieco chłodniej, ale w słońcu temperatura będzie wyższa. Na termometrach od 2 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 4 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1021 hektopaskali, wiatr zachodni do południowego słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre. Równie pięknie zapowiada się niedziela. Słońce i maksymalnie 7 stopni, dopiero w przyszłym tygodniu powrócą bardziej pochmurne i mokre chwile. Udanego weekendu Państwu życzymy i do zobaczenia.